No to moi drodzy, w poprzednim tygodniu pożegnaliśmy Ryona, została was dziewiątka. Dzisiaj czekają was pojedynki 1 na 1. Spartiatics! Yeah, boy! Sparta, jaką masz strategię, powiedz na mnie, niesamowitą? Słuchaj, strategia jest taka, szybciej cię pokonać niż inni. Bardzo dobra strategia, mi się podoba ten plan, fantastycznie. No dobra, kochani, jak dobrze wiecie, będę grał jedyną postacią, której spele mniej więcej kojarzę jeszcze z czasów, jak grałem w LoL'a. Będzie to oczywiście Anivia. Mieliście chwilę, żeby się zastanowić nad tym, jaką postać chcielibyście wziąć jako counterpick na tą moją Anivię, żeby zabić mnie jak najszybciej. I teraz będziecie pikować postacie w kolejności, w jakiej udało wam się złożyć itemy w poprzednim odcinku. To znaczy pierwszy będzie Kubon, drugi będzie Infomode, trzeci będzie Nerwarien, czwarta będzie Nieuczesana, piąty Wander, szósty Miwak, siódmy Sparta, ósmy Arkwell, dziewiąta będzie Stazja. Postacie nie mogą się powtarzać, więc jeżeli ktoś przed wami zabierze wam waszą postać, to niestety będziecie musieli bardzo szybko wykombinować coś innego. Kubo. Ja proszę Lucjanka. Infomode. W moim przypadku będzie to Caitlyn. Nerwarien. Ja bym prosił Oriannę. Okej, okay, jak najbardziej. Nieuczesana. Ja wybieram Ari. Super. Wander. Tristana. Dobrze. Miwak. Kurde, zabrał. Ja wybieram Syndrę. Syndra dla Miwaka. Partiatics. Dobra, wszyscy zasięgowe tej Arengarem pokażę, jak się robi czas. Dobrze, podoba mi się to. Arkwell. Kurczę, to ja też może pójdę w ślad Spartiatixa i czymś zaskoczę. Rakieto, dobrze. I Stazja. Ja chcę Jona. O, dobrze. O kurde, bardzo. Moje ślady. Jest. Przechodzimy na inny kanał, tak? Tak jest, kochani, zapraszam was. Dobra, to my wejdziemy na drużynę pierwszą. No. Dobra, jak to rozkminić, kurde. Teoretycznie trzymamy kciuki, żeby to była jak najdłuższa walka, nie? Albo żeby było. No. Nie wiem się. To się lepiej nie. Ej, tak, nie wiem, ja tak patrzę po pikach, to myślę, że Kubon powinien być spokojny po czas. No. Prosto. Ale wiecie, co ja rozkminiłem? Kubon ma naprawdę największą przewagę, dlatego że Gimper jeszcze nie jest rozegrany. Jak on zagra te 5-6 metrów, będzie... To my mamy przewalone na końcu. Kaplica. Szansa na przegraną nawet jest. Ja myślę, że to w ogóle kupić na początek już. No ten item najlepiej kupić za 950, czy nie? No, który item za 950? Jaki item? Znaczy, to zależy, te guardiany takie itemy. Guardian Blade. Ale Ariel Shafter bym sobie kliknęła jeszcze. No jest to... No taki item za 1000 golda jest. No to dla APK akurat mówisz. A tutaj dla ADK to ten mod na przykład. Guardian Hammer. Młody chyba najlepszy. Co się stało, ale wyjaśnił. Co się biją? No, się biją? No, co się dzieje? Gimper ma 10 KP właśnie. Co? Gimper, co się dzieje? Ty! Nie wolno. Nie, to jest dupa. Dobra, wygląda się, widać. Mam czekać, bo on przy turecie nie może stać niby, tak? A ja co ty pokonywał? No, a nie, dobra, co? A nie. Co? A, no, ja pierdziele, ty! Ułożone tu jest. Do niego, reporta nie wie. No. Ale co? Gdzie ja wszedłem? Dobra, wychodzimy też wszyscy, nie? Musimy wyjść. Zaposprosiliśmy go. Ja pierwszy. Ale to nie jest pojedynek. Byśmy dalej o temach gadali. To będzie Karolina. Ja nawet nie zauważyłem. To już 10 HP. Wander, nie możesz mi wchodzić, bo ci pisałem na czacie. Gdzie ja poszedłem? Wbiłeś mi. No, wybuchoczek. Ja Wander zamieszany w to. I ja ci pisałem, że ten, że idź i że w ogóle, bo to rozprasza, nie? I okej. Okay. A, o to chodzi. Czyli jeszcze raz. No, nie, więc siedzicie na spawnie, słuchajcie, wyjdźcie, robimy rematch. On nie wiem jak będzie grać. Ja myślę, że czeka na minutka? Jego bym potrafił zaorać totalnie. W sensie minuta, bo patrz, Gimper czeka, aż creepy wyjdą na środek linii, aż creepami pójdzie. No, teraz tak. Nie, to szybciej mi się wydaje. Myślę, że tak padnie na hita, no. Nie, no piąty level max, biją. Znaczy już wiesz, że Kubon jest tych, nie? Wykrzaktorach. Znaczy ja myślę, że jak dojdzie do szóstego poziomu, to już na bank Lucian z ultimate'em tak... Nie, no... 4 miecze kupił? 15 sekund. No, 4 siadę lepsze chyba. Ale nie ma wtedy lifesteala w sumie. Gimper tutaj boi się podejść. A i tak go na kanapie. Bez flesza to... O kurde! Ojo! Ale nie obszar. Dziadziuś już.
A to Kubon by zbrojował, bo to jest flesza, nie zagrał. Nie da się uniknąć, nie da się uniknąć, tak? Oj, ale teraz... Nie da się. Bo to zmieni w patchu, że to już nie jest killshot, tylko... No, tak, tak. Okay. Samo namierza. Nie da się tego zmienić. Ja to ładnie robić. Nie dasz, nie da, nie da. Dobra, żeby 5 minut wytrzymał. Dużo już wytrzymał Gim. No. Typa! Stoi pod turetem! Bardzo dobrze. Trzeba jakiś tutaj dive, ale to tak ciężko, bo nie wiesz, czy ma jajko. A to jest ciężka teraz pozycja, ale na towera nie gramy, tak? No bo... Jak z tym towerem? On niby nie może wyjść pod towera, ale w sumie tak przy tym towerze to też jest nietykalny, przez to jajko nie. No. Dobra, no ale jajko zbije w końcu i będzie... No, a to musi tylko dwa razy. Kurde, on ma najlepszą postać na ten mecz. Kompletem ciężko będzie go zabić. Nie wytrzymie. No tak tu nie ma. Przemyśla to się bardzo. Patrz, Kuska tutaj celuje. Bo... Ale to może też dlatego, żeby nie było, że tak po prostu wiecie, wyjdzie umrzeć. No tak, no w sumie dostałby bombę tylko, i że nie ma co robić. Nie dobije. Ile ma CS-a, nie wiozę? 3. O! Kurde! Ale close było! Ale było! No. A Kubo nasz uciekł! Ale to może Blitzcrank jest dobry na takiego pera. Suera, ty! Za późno! Teoria wyciągnął! Dobra! Moro! A się popisał! Miniany strzela! Ja pierwszy! Na jajko działa pułapka Caitlyn? Nie, chyba. Działa, wydaje mi się, że działa. Chyba jak to tak, działa. Tak, mi się zdaje, że działa. No. Dobra, wychodzimy. Tak, wychodzimy. Fajne. I grasz Ari w Anibie, no to jak ona rzuca ci Q i jak ty dasz w nią wtedy E, to on ci nie może tego stuna nałożyć, nie? Bo nie może... Ty, dobre! Ale podobno zmienili, że ten stun zawsze wchodzi, no to co? Co ty grasz, serto? To był bait? Ja pierdziele, ty! Nie no, samo namierzające jest. Nie no, nie gram, w tupie. Dobra, mutuję się, bo mi głowy pije przycie. Czemu Orianka, Damian? No dobra, do 1v1. Klipsał, lol, kontent. A nie Syndra lepsza? Nie, no. Syndra była przeciągnięta. Nie no, ja Syndra nie potrafię. Ja też się tego unifikowałam. Ja bym agresja. 1-10, ale wziął mi niestety. No tamten no, czas. Nie. Jezu, co to za biedo skin tej anime, what the fuck. A czemu on krople gra właściwie? Nie wiem. No. Dobra, nie mówcie mu ale on zawsze to samo gra, tak? A, no w sumie. Tak, ale już ciągle to samo. Ale tak kutasz... Tak, no, nie będzie grał. Mówi, że nie będzie kutasiu wieży, a musiałem... A stał, no! Nie miał wyboru! Właśnie o, patrzcie, jak leci, że nie ty. Po to się puszować. Leci. Pa. Ty, oby wykitował, ty. Nie życzę mu źle. Chyba wygrać tak impera. Wydaje mi się, że może to będzie. Kontrolak, nie. Nice! Proszę, Gimper, zabij go! Bariera. A, bo on... A to może sobie grać, co chce. Tak. No wiesz, masz go zabić jak najszybciej, nie? Więc tego, więc to ja trochę... No to Klint zbit chyba, nie? W sumie. Co? Klint. Nie jest taki głupi. Klamak nie używa tego błysku. No bo i na niego jego Q, i na jego Ignite działa, nie? No. A no, racja. Na Ignite działa? Fajna sprawa. Jezus. No czyścisz Ignite klęcem. Dobra, jest nauczana League of Legends. Może nagra jakiś poradnik tam damy, wiesz, ej, nie, czy on jest teraz prawie. Tajne rzeczy no. W LoLu. Jak będzie miał stąd. Jeszcze hitek chyba. No i będzie... On w trapkę wejdzie zaraz, ja stałem flachę, że on w trapkę wejdzie. Trapa wejdzie? Nie. Słyszuję w trapa. Nie no, Kubona raczej nie pokona. Szuka kuska. Oj. Ale QRK i zabija, nie? No. Tylko no się mamy jajko, nie? A, jajko już masz. No jajko, a pod wieżą w sumie i tak jest zbijał. No nie. Oj! Co to było za taktyka? Sprzedasz, Meciu, sprzedasz. Taktyka, że w ścianę blokujesz ulta chyba. Może to nie działało. Cyk, plusik. Dobrze idzie Gimperowi. O, teraz... O! Nice. O? Oj, jakby... Ty, Gimper oszalał! Gimper oszalał! Strzedał mecz. Nie po zero mu pijam. Żyj! O, nice. Gimper oszalał. Dobra, gorzej niż Kubon jest git.
Ale on nie powinien grać tego kina. Brawo, Kubon. Przeżyłeś to. Graszy go, chuj, koniec. Ja pierdziel. 10 jakaś? Ty, za dobre te czasy. Wspierający kolega. Jaki kolega to jest mój? Jakby mógł, to mu myszkę odłączył. Podobne te czasy, to będą chyba tak sekundy się różnić. Dobra, no, wychodzimy, tak? Tak, tak, tak. Tak, ja będę miał 10 minut i sekundy. Jesteśmy. Itemy. Ej, nie kupił tutaj czegoś! Ty, wcześniej coś miał więcej. Potka miał. Potki nie wziął. Gdzie ma pota? Potki nie kupił. Ty, już sprzedany dla Nerwariena! Położył się. Nie no, ja pierdolę. Idę do niego mu powiedzieć. Powiedz mu na ucho. Tylko wiecie, też Oriana taki tak kiepsko, no bo to tego jajka zbyt szybko nie zabije też, nie? No. Ja tam widzieliście na Caitlyn, gdzie były pułapki i headshoty wchodziły. No, myślę, że nie robi szczerze. No i nie wyrobi nam przecież. No. O kurde. Agresywnie rwali. A, gominiony zblokowały. Gimper znowu zaskoczony. Gimper w szoku. O, buty kupił sobie Nerwa. W sumie git na Aniwie buty. No, na drzewanko. Spoko. No. Ładne kuleczka. O kurde. Nie. Te ataki bolą. Orianne. Chyba Kuban bity no, teraz. Tak. Może być. Chociaż... Ale w ogóle to w runach nie ma ani armorku, ani Magic Resistu, to ma nie wiem. To też takie sobie jest. Już może być na jedno postawić. AP i HP, tak? No. To, że brałbym w niego Tristanę z Cleansing Ignite najlepiej. No. I bombę na start od razu? No, na bomba ze skrzakiem na start od razu. No, ja mam Tristanę. Stary numer z krzakiem znowu. Ty nie podpowiadaj, Wandero, ja pierdzie. Nie mów nic, nie mów, Kubon. Wander to jest na późniejsze etapy. No, no nie doceniamy Norwariana chyba. No, to jest Norwarian w końcu, ty. A ten plusik z tyłu się jeszcze nie pojawił, on się pojawia później, ten z tyłu. No, idę przezwać plusik, czekajcie. Jeszcze go raz proszę, że ale będzie trwał. Będzie zabiorę mu plusika. Remake. Ale tam masz tam. O kurde. Ty, no ja dobra. Pierdzie. Ale nie zdąży. Nie, 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 będzie. Nie, będzie. Ratował się. I tak łatwo zabić. Ale no, mam HP mu coś przybyło po tym jajku, nie powinno więcej. On ma flesza, czy nie? Nie ma. Chyba, nie? Wiesz, obił go. Bo to chyba jajko tak działa. A on ma szóstki, ja! O Boże! Nerwarię! Wychodzimy. 35. Czas odpaść w tym odcinku, nie wytrzymię. Co ja zrobiłem tym Rengarem? Ja pierdzę. No, ty a spokojnie, Kiber do krzaka. Nie, nie w redaktora, Spartacis. Ajajaj. No nie, jak to będzie, zobaczymy. Ajajaj, Nerwarien bezpieczny, 2.35. Ta, sprzedał ci mecz. Ile dałeś? Sprzedał mecz. Ale ile dałeś? Trochę by to zmieniło, myślę. Ile dałeś? Parę by sekund kupił. My się znamy długo, wiecie o co chodzi. Sprzedał, ale to był pewny, że będzie wieszał swoich faworytów. A czekaj, ja kupię item jak dałeś, dobra. Damian YouTuber, to wiadomo, cyferki odbije. Musi zostać. Musi zostać w odcinku teraz. Nietypowy tutaj opening, nieuczesany, muszę przyznać. Co kupię? Chapter. Co? Chapter? Manę. Dużo many, dużo many. Ale... No. O, Gimper. Taktyka na krzaku. Dużo many, dużo czasu. Znaczy mi trochę flashu nie brakuje, żeby tak wiesz, jakiś e-flash no, zaczarować. Nie wiem, czym bariera. Nie, no, bariera, nie, ta bariera useless. Patrzcie, to masa nie powinniście. Ani w jakim per mam mniej damage'a. Nie, no moim zdaniem klęsik lepszy. No, no właśnie, klęs, ja to mówię. W sumie też zdejmujesz slowka z siebie, to ten szpikulec też nie uderzy. Piekucie bariery. I Ignite'a. Frozena ściągasz klęsem? No zdejmujesz na pewno tak? Slowa. No nie widziałam nawet. Ale jest skinek na Ari, no jakby inaczej. No. To chyba no, dlatego wybrano ABA. Słowa. Dlatego Ari. Dlatego. O, jest agresywny. No i Skipper, dawaj! Sorry. O Jezu. Przepraszam. Ale movement. Ale to do końca. Jajko jeszcze miał. Ja bym walił do odciny. O, kupił teraz podkę tym razem. No, ma podkę. Już użyta. Oj. O, weszło. O kurde. Barierę ma jeszcze. Barierę. Chociaż. Barierę podjęta. Nie no, ona nie wygra tego, bo on... Co? Ma jakaś jajka ściana. Tomasz, ale plusa traci. Chociaż? O kurde! Proszę cię! Nabija! Jezu, co tu się dzieje? Super chyba chce, żeby Sparta orta mi się wydaje, no. Co, ty masz jakiś problem?
Tym Lucjanem piknąłeś i myślisz, że jesteś kozakiem? Ty! Pierwszy pikowałeś, przypominam! Nie no, sorry, ponosi mnie na emocje. Rengara by ich nie zabrał, więc spokojnie, i tak dostałem coś czegoś. Dobra, na razie ty! Na jeszcze dwa to tak ostro się biją. Właśnie popatrzę, bo szczerze, jak masz gorszą postać, to znaczy to Gimper się pewnie czuje, wtedy się bardziej bije, bo on już tak wybiegł poza połowę linii po raz pierwszy. To może tak, trzeba go tak zbejtować, że właśnie uciekasz przed nim, dopiero wchodzisz, jak tak wiecie, daleko podejdzie. Ale może zabić z tą szóstką? Ściana, szóstka, może? Nie, no co, co ty wierzysz? Nie? Ścianą to się zablokuje jeszcze i padnie. No, oj. Gimper to RK Katie odbija ścianę. Żeby do 5 minut. O nie, nie, nie. O kurde. Teraz będzie śmierć. Tak. Nie, jajko pod turetem, jest S. Ale czy ja? Nie da rady, nie da rady. A nie, nie. Się zabije w tej grze. Gimper ją zabije. To tragedia dla Ari, tak szczerze. No, to jest bardzo złe. Teraz sama sobie, no. Bo ona teraz musi tak, musi to wnąć i leczyć. Nie, to chyba suicide powinien. Nie, on ją zabije. Nice! Czekaj, i ona gra dalej, nie? Gra dalej. Nie, 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 chyba. Ej, ale smutne, nie? Ja Gimper ma szansę nie odpaść, 30. Dobra, dwojeżdżę. Ale tego się nie spodziewałem totalnie. To już koniec, co nie? No. Tak. To jest ten problem, że no, trzeba dobrze alinować, nie? Bo to jajko trzeba brać. W dobrym miejscu, no, tak, tak. To, teraz to widzieliśmy właśnie ej, ale... z Renektonem. Ej, ale teraz jak przez jak na ręczkę na 30. Jak drużynie, myślałem, że mam flesza i sfarierowałem. Dobrze było, ten gracik obiecowałem, serio. Nerwarian taki toksyczny się okazał. Serio, Nerwarian. Nie, nie masz dowodów. Tak, nagrywało się. To wszystko się nagrywa, nie? Ktoś musi wyjść. Ale nie, patrzcie to, psychologia. Wiemy, że nieuczesana umarła. To wystarczy na spokojnie grać, nawet 10 minut. I co z tego? O nie, o nie rzeczywiście. No. Ale chcesz tak pokazać widomi szerszej, taktyki? No co, to jest farsa. Dobra, Arquel, ty nie widziałeś, co Kubon odwalał w poprzedniej konkurencji. To jest paskudna. No. Teraz to już się niczego nie wstydzę. Grałem dla mojej drużyny po prostu. Grałem dla mojej drużyny. Oj tak. Dla siebie. Skąd się mogłem spodziewać, że Stompa na bocie dostaniecie z Rajonem? Nie było takiej możliwości. Wy Rajon to wyniesie Wandera, a tu jednak nie. Ej, halo, halo, tutaj nieuczesana, tak? 8 lat Adekery, wiesz jak jest. No, widzieliśmy Karolina. Czemu Ari wziąłeś w ogóle? No nie, no stwierdziłam, wpisałam w Google w cerem, co więcej Ari i tyle, nie? Znaczy, no w normalnych warunkach, no tak w sumie, no bo to za bardzo mobilna, nie? Oj, teraz to będzie bomba. Pa, robi taktykę Kubona, Kubona taktyka. O, ja pierdzę. Ty, dobrze! Wycofał oczotek jeden. Wypalił się cały, zgin. I teraz ustalimy tower. Jajeczko, i teraz fryzuje. I teraz 5 minut pod turetem. Ale ma posypkę Tristany, więc nie sfryzuje tego. No tak, to Tristanka za. Nice. Ale movement. Widziałeś mój waczek Buga z Jace'em? Nie, którego? Z tego z podwójnym damage'em z Ku. Trzeba było piknąć. Nie, nie. Wicked jak... wstawił na tego, na Twittera. Czy się grałem z Jace'em, tak właśnie tak mi widzę wysłali. Chyba bym cię teraz odrobiłem z spółkę. Ja myślę, że tutaj... Chcesz jakiś Shaco Bug, że jak Shaco się ultuje, to post klon nigdy nie ma złotej obramówki na mitycznym itemie. A to nie wiem, ale o, nie, o, tak, że wiesz... Zamiast walnąć za 8 stów, to walisz, za 3 stówy, to walisz za, nie wiem, 7 stów damage. To jest a to z Nunu jest cały czas? Z tym... Słucham? Ze Śnieżką Nunu. A cały czas działa? A jest, jest, wczoraj, nie, wczoraj albo przedwczoraj grę. A to przechodzenie przez to ściany. To, że ze ściany erkował. No. Nie, tylko tu oczy w ogóle. No. Czekaj, a zniszczenie ture to nie wygrywa, nie? Nie, 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 to nic nie, nie tylko on sobie nie może się wycofać do tamtego drugiego. Zaraz go Z zabije na pierwszy. Komu by się chciało tower niszczyć? No Tristanka to szybciutko, znaczy, ona może nakładać. Nie, no to... No w sumie... Ona może nakładać E na towerka i Gimper może zapomnieć nawet, że też dostanie. Obrażenie. Ale kusi, ale kusi. Skoczyłby, skoczyłby, co? No taka walka między dwoma towerami. No. Dobrze jest. To jajko najbardziej tutaj. Nerwarian i Kuba bezpiecznie. No. A Nivium to byłaby szansa na zabicie. Na razie tak bezpiecznie się wydaje. Ja go wejtuję Kuba na czacie. Nie, teraz go leć. Ja, koniec, koniec. Nice. A poczekałby 11 sekund jeszcze. Jeszcze ma R-kę. Spokojnie.
Co jest? No nie mówcie. Nie być! Nie, no troluję, nie. Ale troluję. 12. O, 14. Tomasz tam jeszcze taki sopel poleciał w taczkę, żeby nie było. Tak. Święty. Ja nie sprzedał. Punkt honorów. Czemu napisał GLHF w 3 minucie 17 sekundzie, jak przegrał? No to jakby, kurczę, nieuczesana. Wander byłby w niezłych tarapatach. Gdybyś to tym nie dobiła, bo tak w sumie no najwolniej ze wszystkich. No tam wiesz, muszę odsłaniać, że z krzaku wyskoczy, co nie. Tu flaszka, ale ty mu to wcisnęłeś do głowy, Kubon. Ty znowu oszukujesz, serio. Ty jesteś... Kubo, nie. Dobra. Ale to nie ma znaczenia, że go nie zabijecie szybko. Karolina zginęła, więc spokojnie. Jaki toksyk, ty! Nie no, wariant. Nie skłamał. Miwak, zapraszam na drugi czat. Karolina, odpalaj nam gierkę. A, okej. No on cały czas baskiny zmienia między grami. O, a ten fajny, jak smoczek taki. Jaki miał wcześniej? Za drugą grę kupuje potkę, trzeba zauważyć. Teraz panowie nie kupi potki? Yes. Na mnie nie, no, u mnie nie kupi. W dwóch grach nie było potki. No. Tak? Oby teraz nie wziął. Ma potkę. I fajny ten skinek. Pierwszy raz go. Taki starszy chyba i tak. Możliwe, ale fajny. Pterodaktyl, to nie? Historia. Nie, no bo nie jest taki stary. Chociaż, czekaj. Nie no, on ma chyba już ponad 2 lata ten skin. Nie, stary jest, stary. O! O! Kurde! Ale... Ty, no nie mów, że minuta! Sprzedane. Nie wykończę. Nie, dobra. On ma szansę wygrać. Ej, masz rację, on ma szansę wygrać. On mógł wygrać ten duel, gdyby dał stuna. No. Gdybyśmy się zamienili z Tomkiem tak w momencie jajka, to byś mi będzie walka o plusa. Ojej. Co to było? Teraz będzie ciężko. Oj, za wcześnie dało tego. Się o plusa nie bije. FF na plusa, niestety. Ile ma do pasywki? Oj, ja, minuta 50! No, a nie, to jaki rekord! Serio, posrany. Rekorda go skam, a Gimper już martwy. No dobra, czas zrobić lepszy czas niż się uczesana. Jesteś nade mną, proszę. Spokojnie, umrę. Ja gram Rengarem, liczę, że Arkuel umrze szybciej. Ustawione znowu pod tego typa, chłopce w telefonie wszystko sprawdzał, nie? Tak! Czas zrobić lepszy czas niż się uczesana, wiesz o co chodzi? Wiesz co, no możesz dać się zabić później niż 3:10 po prostu. W sumie to prawda. Albo no. Wytrzymać 5 minut. Fivehead. To też jest szansa. Kurczę, no Rengar, jak dobrze wskoczysz, to mnie na dwa strzały zbijesz. No jak już będziesz miał jajko, to też już masz wygraną. No teraz na przykład Miwak, wiesz, miał Syndrę, brakło mu damage'u, nie? Chociaż i tak no najszybciej zabił. Nie, no to było serio. Bardzo dobre, ale coś czułem, że to będzie najlepszy. A potem Nerwarian. No nic. No nic, dobra, zobaczymy. Widzę Ignite'a, widzę Flesha. Znaczy, ciężko dla mnie. Życzę ci powodzenia w takim razie. No ja tobie, żebyś szybko umarł. Ale to nie, że w życiu, tylko w grze, ok? No jak w życiu to byłoby niezręczne. W życiu 100 lat żyj. Dobra. Dobra. Jak coś teraz był patch taki, że Rengar już z krzaków nie ma pasywy. Nie wiem, czy śledzisz Lola na bieżąco. Zupełnie nie, zupełnie nie. Teraz ma jakby, no po prostu tego nie ma, ma inną pasywkę teraz. Mhm. Także nie bój się. Ale szkoda, wiesz co, dobrze, szkoda, że jest to tak kurczę zrobione, że jak nieuczesana faktycznie padła, to reszta ma już teraz taki trochę luz. To prawda. A powinniście tam chyba siedzieć tacy, wiesz, postresowani. Znaczy powiem ci tak, ja jestem giga zestresowany, także nie mam luzu. Nie bój żaby. No Rengarem, no różnie może być, słuchaj. Powiem ci tak, szczerze mój plan jest taki, lepszy czas niż Arkuel, bo czuję, że on będzie... Nie ma mnie tu. Witaj. To nie ja. Naprawdę. Chłop na krzaku. Ała, ła.
Ale to masz. Oj! Taką, to niemiłe. Nie, to nie, to jest ta nowa pasywa, że z krzaka nie skacze. Dobra. Czyli jak wyskakujesz z krzaku, to zarzucasz siatkę na mnie od razu. To zależy. A wiesz co, kurczę, mi znerfowali. Już, a nie, odsłaniam teraz krzaki tym murem. Nie, nie odsłaniam. Kiedyś mur odsłaniał krzaki, tak pamiętam, full, że dawał wizję w ogóle. Oj. Ej, to niemiłe gościu. Kurde, popsułem trochę, wiesz? Może. Oj. Najważniejsze, że cały czas żyje. Niestety. Mhm. Oj. Oj. To było lepiej zrobić. To było dość close. Oj. Dobra, 25 sekund do apteczki mam, także tam szybko. Nie no, ale że stanie pod turetem? A Nivią? No bo mobów nie ma. Niezły czarodziej. Oj. Bo to wygląda jakbyś ty cooldownu na to nie miał. Ja muszę, powinienem patrzeć. No bo nie mam, to ma 20 sekund. A no. Ale fajnie. Kurde, po co ja ci to mówię? Nieważne, to nie ma cooldownu, nie bój się. Cały czas dobra, mogę. Dobra. A może ty masz ładunki teraz, albo z krzaka zawsze możesz, muszę to obserwować. Dobra, hop. Dobra, teraz gościu będzie szósty. Zaraz będziemy dezynfekcję tam robić, słuchaj, patrz to. Ojej, ale mam mały zasięg. Oj, oj, oj! To było zbyt close! Odpieprzyłem anianę. To nie było zbyt dobre, kumpo. Co ty masz z tym skakaniem z krzaku? W ogóle weź ty gościu, wiesz. O kurde. No. Oj! Powiem ci tak. Masz lepszy czas niż Karolina, także. Oj, nie o to chodziło, jestem gównem. Dwie rzeczy spieprzyłem, naprawdę. Aż wstyd tym rengarem. No nic, liczę, że Arkul będzie gorszy na mele czempionie. Bo to już serio gorzej być się może. Dobra, drugi plusik brany. No ja to tutaj. Oho. Oj. Oj, oj, oj. To chyba niedobrze dla mnie. Albo dla mnie. Oj, gościu. Spokojna głowa. No. No. No jednak nie za spokojna głowa. No różnie może być. Jest, powiem ci, gorzej niż w dupę. Aj. Ten Rengar to jest. Ten Rengar to jest pomyłka. No co ci powiem, ten Rengar to jest wielka pomyłka. Au. O Jezu, 5 minut czeka. 5 minut czeka, co? Czy więcej? Five head. Nie, to było tragiczne. Co ja zrobiłem? Czy mogłem na tym jajku zabić? Jezu. Mogłeś. Myślisz, że nie wiem co ty szykujesz? Ja pier... Ale nie! Nie, no nie! Nie wytrzymam! Po co ja tego Rengara? Zmusiłeś mnie do tego! Wszyscy to widzieli w lobby. Oj! To groźne. To nie jest zbyt groźne, bo masz Ignite i wszystko. Kurde! Dobra. Dobra, dobra. Dziękuję. O kurde, upadło mi coś na podłogę. 5-14, to jest twój czas. Sparta, słuchaj, bardzo ci dziękuję, bardzo przemiły pojedynek. Ta, dobrze było. No nic. Ale słuchaj, teraz już masz luz, idziesz na ławę. Wiesz, że zostajesz w grze, teraz pozostaje dopingować Arkuela. Tak, wiadomo. No dobra, dzięki wielkie, dobra. Kozak było. Dzięki wielkie, wracamy do loży szyderców. Zobacz. Powiedzcie mi, czy ja mogłem to wygrać, no, według was? Nie wiem. Tak, znaczy, tak, po tak, tym tak, wieży tak. Już... Ale to mówiliście, podwieżek już był, że już nie da rady, nie? No już, tak, jak nie dostałeś tą obliczę. Ale nie wiem, czy ja bym go zabił na tej jajku, czy nie, no kurde. Tam jeszcze wolałeś od. Ale tutaj wykazałeś się, no, miniona. Wiesz, jednak Rengara piknąłeś, nie? No. Ale ten elektro w ogóle był chyba zły. Mi się wydaje, że PTA byłoby lepsze. Właśnie o tym myślałem, ale już zostawiłem, bo nie byłem pewny. Aluj. Tragedia. Jakie predykcje na to zostawienie?
Arkol przegra w 2 minuty. Para, Abi, Krzysiu. Czekaj, Arkol? D3, prawda? To jest blisko. D3, jak ja? Kurczę. Bo. Daj się czy na łeście? Na łeście. Serio? To już słyszałem. No! Ekstazja, bo słyszałem, że my chcemy duo grać. Jak no coś, to lepiej gram Ginę niż Ari, nie? Także potwierdzam. Chyba, że Gimper przeciwnym. Trafiłam solo kolejce Ekstazja, czy nie? Raz trafiłam na Arquella, byłam Ginotyną. Ale to było rok... W tamtym sezonie to było. Ja wtedy D2 miałam chyba. Co, zintował cię? Nie no, przegraliśmy ogólnie, ale... Ale to ważne, teraz Krzysztof testuje wszystkie postacie z Ghostem na to. A ty grasz na łeście czy na iście? Bo... Na łeście, łeście gram. Mam jedno konto w D3, drugie w D4 na łeście. Z jednej strony, wiesz, dziewczyna ta jest gra dla zabawy, a z drugiej Krzysztof, 10 lat doświadczenia w League of Legends. Codziennie 10 godzin LoLa. Kurtka, kurtkę posiada, pamiętaj. No tak. Kurka Challengera. No i była, no. Teraz to już chyba nie ma żadnych nagród, nie znaczy. Nie, nie, wycofali to już. Ciekawe, dlaczego by... Plują na graczy. No jak się trzeba było czekać było z do pół roku, czy coś. Wiesz? Ja bym sobie poczekał. Znaczy nie, żebym dostał całe stawę. Muszę na turcji grindować, czy coś, ale no. A mi waczek w 1000 LP widziałem. No ta. Co abizujesz? Gnara, Renektona, Nocturna. Po co ten reaktor z tym Strybreakerem jest dobry? No zależy od pików, jak więcej melasów to Gortrinker. Ty, a tym, a Urko, tym coś grasz? Mało, ale coś tam gram. O kurde! Ty najlepszy czas! Nie, dobra, nie. Mago. Nie, zabiję go, zabiję go na stówę. Nie, tę stronę! O kurde, ale rozpieprzył! Nice. Spieszę, tak? 1508. Ty, serio? Najlepszy czas? Nie, drugi. No, nie, tak. A miał w moje ślady iść z kamer. Czemu Gimper pogrzebi się go dla kefanów? Bo on od pierwszego sezonu grał ostatnio, wtedy tak się pisało, no. D3, D4, no? D4, Ari, Lux, main. O, i ona 37%, no nie wiem. O, nieuczesana, dobry znak. Bo nie ma Jonę Star Guardiana, dlatego. Szowinisto! Mówiłem! Jesteś toksyczny! Nie. Dobra, Kubon. Wiesz, że to już nagrane jest. Rozumiecie, że nie ma jej tego PGG, ale jest jej drapak dla kota, fucku. Taki bardzo dobrze. Drapak dla kota. A nie, sorry, jest, sorry, jest. Jest tam. Drapak dla kota. No nie, ma D3 i ma D4, no. Ma lepszy mi na tej Krzysztof. A co ty masz teraz, Kuba? Tak? Jakie ty masz dywizje? Ja Mastera, 1 LP. Tak, Master, 1 LP. Świeżo? Świeżo bity? 2 dni temu spadłem, to dzisiaj wbiłem. A to tuż przed Lola, tym nagrywaniem. Co, Lola, na tego, timery tych plusów, nie wiedziałam nawet. O, gdzie są? O, wow. A na tabie? Na tabie, najgorsze. Co ty gadasz? Gdzie? Nie, nie było kiedyś. Tak? No. Ale też od kilku lat było, nie? Było, no. Kiedyś grałem ja nic nie wiem o tej grze. Ja też kosztuję tego mele, nie? No mele u mnie to było mela na łeb. Niestety. Ty, ale rzeczywiście, nie, defensywnie gra tak ten. Oj, 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 nie podwróciło. Zobaczcie, ja, Gimper, nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie? No, muszę później reakcję jego zobaczyć, co, jak on zareaguje na Jonę. Czemu dwie ale postacie? Oddał. No, kapty, to wychodzi, że nie wie, co ta postać robi po prostu. Ty, ale może, a, może on ją zabije. A, ona gra lifesteal. Jakby taką Serafinę tutaj wyciągnąć, też będzie wiedział, co się dzieje. Ja nawet nie wiem, co się dzieje z tą postacią. Coś tam coś śpiewa. No tylko z Jonem taki problem, że pod wieżą to nic, tylko totalnie. Może obijać też. Taki dziwny pik, co nie? No to takie musi wygrać, żeby nie patrzeć, więc ona nie ma spiny. A jeszcze minutkę sobie przeczekaj. No ja tutaj pomogę troszeczkę, tak? Zluzowali wszyscy. Właśnie fajnie by było, jakbyśmy nie wiedzieli, nie znali czasów. Masz rację, no. A właśnie Gimper mi mówił, że szkoda, że znamy, bo
No bo teraz już chill do końca od nieuczesany. Ja masz tak, rację. Tak. Dobre rozwiązanie było. Bardziej spieszyła, co nie, bo większa nerwowa, teraz wie, że nie musi zginąć. Mhm. O kurde! Cofaj. Nice! Myślałem, że poleci. Puściła Ignite też? Nie. Nie puściła. Chyba tak. Tak. Poszedł. Jak? A, bo ona jest w przeciwnym teamie, dobra. No jak my widzimy. A Gimper puścił? Puścił, nie? Tak. Też? A defensywny to taki na odstraszenie Ignite. Straszak. Ma presję. Straszak. No nic, 30 nieuczesana, co zrobisz? No nic, no dobra, to się zajdą koledzy. Spokojnie. Fajnie, że byłaś. Ale nie ostatnie, Karolina, to jest najważniejsze, wiesz, jak Tomek mówił, najgorszy pierwszy motor. Widzimy cię za rok. To prawda. Taktyczna zamiana miejsc. O kurde! Sytuacja. Ale on erki nie ma. Ten numer wykręcić. Dokładnie. No problemy. Ale szczerze, jak na to, że Tomek nie gra tyle lat, no to... No on się rozdział. Już mówił. Nie no, ma trochę lifestyle. Ale on sam ma mały. A mały nie ma, no. Dlatego ta łezka, pytałeś ten Varian. Proste. Co, mnie rzeczywiście? 100 many nastakował, warto. 117 staków już jest. A czekajcie, daje mana regena w ogóle ta? A, nie daje. Nie daje. No, chapter wygląda dużo, co nie, takie Nivi. No, fajnie był. A co grali, jak były na tych, na All Starsach? To grali chaptery, czy grali te kulki? O, nikt tam nie grał wygrany, wiesz, to po pierwsze. O, GG chyba? Tak. Każdy grał jakimiś AD postaciami albo... A nie, Heimerem ktoś grał. Heimerem, no. Ja nie. A tam zazwyczaj do 100 CS-ów ludzie próbowali. To nie wiem, co Heimerem się... To Lost Chapter chyba Heimerem się grało. Chyba tak, no. Ale jestem pewien, nie pamiętam już. No jakby nikt nie umarł, to ja bym odpadł. Sadge dla mnie. Będziemy nie ma za co, Sparta, ja dla ciebie to wiesz. Tak, proste. No dobrze, kochani, słuchajcie, no jesteśmy już po wszystkich meczach. Jakie są wyniki? Wszyscy wiemy, tak naprawdę niestety. Sparta i Karolina, no... Tak sobie myślę, że można by w sumie zrobić, że jak taką zasadę specjalną, ale już nie zmieniamy teraz. Teraz mi przyszło do głowy, że jakby dwójka się wywaliła, to żeby dogrywkę im zrobić. Ale takich zasad nie było, więc to byłoby nie w porządku, więc już tak. Niestety nie zmienimy. To oznacza, Karolina, że niestety musimy cię pożegnać w tym odcinku. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Słuchaj, no to jest twoje miejsce na przemowę końcową. To tak, dziękuję ci za zaproszenie, super się bawiłam, tutaj strach trochę paraliżuje ręce i życzę powodzenia wszystkim zawodnikom. Super, dzięki. Dziękujemy. No, halo, reszta! Ja myślę, Sparta, że ty powinieneś szczególnie dziękować. No dokładnie, mówiłem nawet, zanim tu wszedłeś, że gdyby nikt nie umarł, to ja wypieprzam na Maroko, no ja. Niestety. No tak by było, także słuchaj, no kobietą się zasłoniłeś, czy cię to uratuje w kolejnych odcinkach, to zobaczymy. Oczywiście Karolina, to oznacza dla ciebie, że jest to koniec Igrzysk Śmierci, ale nie koniec miłych wspomnień, bo oczywiście napiszemy do ciebie po adres i wyślemy mały upominek od nas. Pozostałej ósemce gratuluję, przechodzicie do kolejnego odcinka. Słuchajcie, w którym czeka was obrona Soraki. Podzielicie się na dwie drużyny 4x4, a do każdej z drużyn dołączy Soraka Bot. Waszym zadaniem będzie ją chronić. Ona oczywiście będzie na poziomie podstawowym. Waszym zadaniem jest ją chronić, ale jednocześnie zabijać Sorakę Bot z drużyny przeciwnej. Drużyna, której Soraka zginie 3 razy, niestety przegrywa i będzie poddawana egzekucji. A co to będzie za egzekucja i kto odpadnie, to przekonacie się już w następnym odcinku. Póki co dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Tutaj można zobaczyć, jak plasuje się dotychczasowa tabela. W sumie tyle. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki. Subskrybujcie Full Focus. Widzimy się już za tydzień. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. 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 Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!